20 kwietnia 2020 roku, poniedziałek. Święta, święta i po świętach. Zdaje się, że w te święta jazgot związany z przygotowaniem do świąt był o wiele mniejszy. Stało się to oczywiście za sprawą pandemii. W tradycyjne święta zawsze narzekam na szum i zmęczenie związane z ich przeżywaniem. Dziś brakuje mi i szumu, i zmęczenia. Dzień jest zimny. Duszą szarpie smutek, jakiś dziwny niepokój. Sprawdzam, co u babci. Babcia szeptem mówi: Brakuje mi tchu. Patrzy gdzieś w dal, poza horyzont. Wypatruje zapewne innego świata. Na jej twarzy maluje się zdziwienie nad tajemnicą życia, które trwa tak długo. Patrząc mi w oczy, wyszeptała. Już prawie wszyscy odeszli. Kto, babciu, i dokąd? Pytam. Bliscy odjechali ze stacji życie. Odjechali rodzice. Odjechało rodzeństwo. Odjechały nawet moje dzieci. Babciu, ale zostały wnuki, prawnuki, praprawnuki. Babcia głęboko westchnęła. Zdawało się, że w tym westchnieniu było obecne całe jej życie. Tak, to prawda. Wy jesteście. Co ja bym bez was zrobiła? Ale nie mam już człowieka, z którym mogłabym powspominać dawne dzieje. Nie ma człowieka, który czułby i rozumiał to, co ja. Patrzy na mnie stuletnimi oczami, dziś wyjątkowo głęboko i boleśnie. W tym spojrzeniu jest doświadczenie przeżytego wieku. Przychodzi refleksja i oczy widziały sowieckich żołnierzy niemieckie wojsko śniegi sybiru piaski Kazachstanu polskich komunistów. Jej dłonie wycinały stuletnie syberyjskie sosny, ocaliły młodsze rodzeństwo od głodowej śmierci, dźwigały zmarłych, piastowały dzieci i wnuki. Ile przeżyło jej serce? Drżało przed wielokrotnie zbliżającą się śmiercią, przeszywał je ból po stracie dzieci. Dziś to samo serce kołaczy się. Jak uwięziony ptak pragnie ulecieć ku niebu. Jej piękna twarz niesie w sobie historię ostatniego stulecia historię Kainów i Ablów dobro i zło, życie i śmierć smutek i szczęście. Jej wysłużone nogi dotarły już do celu podróży. W poczekalni cierpienia nasłuchuje wołania. Z tęsknotą patrzy na drzwi, cierpliwie czeka, kiedy otworzą się i dla niej. Czeka na dzień, w którym Bóg zawoła ją po imieniu. Wciąż ciekawa świata: Ilu dziś umarło, ilu zakażonych, ilu wyleczonych? Odpoczywaj, babciu, mówi nieśmiało. Uśmiecha się. Ze zrozumieniem mędrca kiwa głową. Tak, tak. Jej siwe włosy odpoczywają na poduszce. Pokazuje mi różaniec i mówi: To zacierpiący świat ofiaruje swoje oczekiwanie, swoje cierpienie. Dziś już tylko tyle mogę dać. Wydaje się, że pandemia zadomowiła się na świecie. Miotam się. Macham rękami i nogami, przerażonymi oczyma patrzę na świat, a tuż przede mną na łóżku leży nauczycielka wytrwałości. Światło w cierpieniu, pomoc w walce, nadzieja.